Tak, byliśmy świadomi tego, jak długo Lechia czeka na zwycięstwo w Poznaniu i tak jak meczu z Arką chcieliśmy to zrobić dla kibiców, tak dzisiaj po części też, bo trochę to ciężyło na naszych kibicach. Dostawaliśmy też sygnały, że długo czekają na to zwycięstwo i cieszymy się, że udało dzisiaj się wziąć sprawę w swoje ręce. Wywodzimy z Poznania 3 punkty i skupiamy się teraz na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tych dwóch najbliższych meczów, które nas czekają w tym tygodniu. Myślę, że nie ma co pobieżnie patrzeć na to, kto strzela bramki, asystuje. Wiadomo, dla ofensywnych zawodników to jest ważne, ale myślę, że cała drużyna dzisiaj szczególnie spisała się na medal, bo myślę, że w drugiej połowie zostawiliśmy bardzo dużo serca na boisku, dzielnie się broniliśmy i nie pozwoliliśmy Lechowi tak naprawdę wykreować sobie żadnej 100% sytuacji, a jesteśmy też świadomi, jakim potencjałem ofensywnym dysponuje Lech Poznań. Wiadomo, jak to jest w piłce, zawsze pod wynik można przypisać swoje teorie. Gdybyśmy dzisiaj nie wygrali, to mogłoby być, ta ocena tego meczu byłaby inna, ale to, co w piłce jest najważniejsze, strzeliliśmy jedną bramkę więcej od przeciwnika i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Być może trochę za bardzo się cofnęliśmy, ale dużo sił nas kosztowało pierwsza połowa. Myślę, że kilka razy wyszliśmy bardzo wysoko do Lecha, uniemożliwiliśmy im rozgrywanie piłki i być może trochę się odbiło w końcówce, ale myślę, że pokazaliśmy zaangażowanie, nabiegaliśmy się sporo, co też myślę pokażą statystyki pomeczowe, gdzie Jarek Kubicki przebiegł już chyba drugi raz w tym sezonie ponad 13 km. To jest, myślę, niesamowity wynik i fajnie, że ta praca, którą wykonujemy na treningach, przynosi efekt i mam nadzieję, że tak to dalej będzie wyglądało. Ale myślę, że po to trenujemy, żeby grać co 3 dni. Myślę, że dla piłkarza nie ma nic przyjemniejszego niż regularna gra. Na tą chwilę myślimy tylko i wyłącznie o meczu z Resowią. Jest to dla nas bardzo ważny mecz i bardzo chcemy wrócić z Rzeszowa z awansem do następnej rundy.